Odnoszę wrażenie, że nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jaką potężną ligę posiadamy, jak warto na nią zwracać uwagę. Dlatego dzisiaj pokażę Wam 10 niepodważalnych argumentów na to, że nasza rodzima ekstraklasa jest nieporównywalnie lepsza od Premier League. Mówi się, tylko tak się mówi, że Premier League jest wyrównana, ale to jest bzdura. Takie kluby jak Chelsea, City, United, te wszystkie zespoły, które mają napompowane budżety, one zawsze są w top 6, bez względu na to, co się akurat dzieje. U nas tak nie jest, u nas pieniądze to nie wszystko. Jak Legia Warszawa ma budżet kilkukrotnie większy od pozostałych zespołów, to i tak co jesień inne kluby zwalniają jej trenerów, bo po prostu jest walka o to, żeby w ogóle w tej górnej połówce się znaleźć. U nas tabela jest bardziej spłaszczona, to u nas jest liga bardziej wyrównana. Wyobrażacie sobie, żeby u nich Huddersfield biło się o pierwsze miejsce po tym, jak awansowali do Premier League? No właśnie, u nas Górnik wjeżdża sobie z pierwszej ligi, wjeżdża z łokcia, pierwsze miejsce po 15 kolejkach, u siebie w ogóle niszczy wszystkich, a ma tylko 3 trybuny. Co by się działo, jakby mieli cały stadion? U nas piłka jest na takim poziomie w Ekstraklasie, że nawet wsie liczące niespełna 1000 mieszkańców mają swoje kluby i co więcej, te kluby mogą zwolnić trenera, jeżeli nie łapie się do pierwszej ósemki, bo to po prostu za niskie oczekiwania jak na taki klub. A w Anglii niestety ten poziom szkolenia jest za słaby i no takie wsie po prostu nie mają szans. Piłkę nożną oglądamy dla emocji, prawda? Więc jaka jest przyjemność oglądania piłki nożnej, jak z góry wiesz, kto wygra, tak jak to ma miejsce w Premier League? U nas to wszystko jest losowe, równie dobrze możesz rzucić monetą, dlatego oglądanie każdego spotkania to jest 50-50 i nie masz pojęcia, co się będzie działo. Prawdziwe emocje. U nas piłkarze mają szacunek do samych siebie. Tamte, jakaś ta celebrytka cała, w ogóle jakich dziennikarzy dopadają, każą odpowiadać na niewygodne pytania, ciągła krytyka, pytanie o formę, o to, o tamto. U nas tak nie jest. Od razu wypali dziennikarzowi, że jest fatalny i następne pytanie, bo po prostu ma do siebie szacunek i nie będzie takich pierdół słuchał. Anglicy popełnili jeden poważny błąd, którego my nie powielamy. Wpuścili do swojej ligi obcy kapitał, rosyjskie pieniądze, petrodolary, jakieś chińskie wpływy. U nas tego nie ma, dlatego wszystko co mamy zawdzięczamy sobie. Wiele nie mamy, ale wszystko zawdzięczamy sobie. Kibice to jest w ogóle jakaś masakra, żeby w ogóle porównywać, no ale dobra. U nich płacisz ogromne pieniądze za to, żeby wejść na mecz i jeszcze jakieś bydło rzuca moczem kubeczkami nad twoją głową. Jak nie wiesz o co chodzi, no to masz linki sobie obejrzyj. U nas tak nie jest. Nie dość, że masz atmosferę bez takiej patologii, to jeszcze oprawy ultrasowskie na przykład nauczą cię historii albo przedstawią ci ciekawostki ze świata mediów. Na przykład, nie wiem, który dziennikarz powinien wisieć i za co. Premier League jest strasznie szczelna, nie wiem, ci piłkarze, wiecie, tacy niedostępni dla przeciętnego fana. My opracowaliśmy system, który nawiązuje większą interakcję właśnie fana z piłkarzem. Na przykład taka możliwość zmobilizowania piłkarza, spotkania się po jakimś meczu na parkingu i bicia brawo, nie wiem, dłonią o jego potylicę w celu właśnie poprawy wyników. No, super rzecz. Widziałeś kiedyś, żeby w Premier League w ostatniej kolejce cztery drużyny mierzyły się między sobą i każda z nich miała możliwość wygrania Mistrzostwa Kraju? No właśnie. A widziałeś kiedyś, żeby te same cztery drużyny na początku następnego sezonu odpadły z walki o jakiekolwiek europejskie puchary? No właśnie, bo u nas jesteśmy sfokusowani na własnym podwórku. Jak zawsze na koniec najpoważniejszy argument, który zamiata wszystkie inne, bo po prostu no, z tym się nie da dyskutować. U nas, jak piłkarz opuszcza ligę, zjedzie na zachód, nie wiem, sprawdzić coś nowego, to i tak za rok, za dwa, za trzy wraca do tej ekstraklasy, bo po prostu przepaść jest tak duża, że nie może sobie poradzić. Tutaj jest po prostu najlepiej. Jeśli pominąłem jakiś argument, daj koniecznie znać i zostaw subskrypcję. Pamiętaj, że co tydzień odcinki, a w poniedziałki boss. Równie ciekawy, zresztą zachęcam do oglądania. Subskrybuj.